Dzień dobry, Anna Trojanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Krótko funkcjonował w naszym mieście bar mleczny, który w ubiegłym tygodniu w byłym budynku szkoły podstawowej nr 4 otworzyła Agencja Rozwoju Lokalnego. Sanepid po ponownej kontroli wydał decyzję o jego zamknięciu. Niestety tylko jeden dzień cieszyli się z tanich posiłków mieszkańcy Ostrowca, którzy korzystali z nowo otwartego baru mlecznego Czwórka. Bar otwarty w ubiegły poniedziałek został po jednym dniu zamknięty, gdyż sanepid uznał, że nie spełnią on warunków sanitarnych. Brak łazienki to główna przeszkoda, jaką znalazła instytucja kontrolna. No chodzi o to, żeby osoba korzystająca z baru nie musiała wychodzić na zewnątrz i móc korzystać z ubikacji. Jest to istotne, szczególnie dla ludzi starszych, dla ludzi z małymi dziećmi, żeby ta dogodność ubikacji, no żeby ten dostęp był w miarę możliwości dogodny. Jest to też istotne ze względu na choroby zakaźne, no a też na godność człowieka, który chce po prostu skorzystać z ubikacji. Tym bardziej, że problem ubikacji jest tematem, który jest w Polsce, no ciągle jest problemem, prawda? I dążymy wszyscy do tego, żeby ten dostęp był, no żebyśmy nie mieli problemów z możliwości skorzystania, żeby ta infrastruktura była. Cały ubiegły tydzień to przepychanki na pisma i decyzje. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezydent Górczyński cytował pismo, które otrzymał od sanepidu. Mam dokument w kserokopii, który dostałem od pani prezes Magdy Salwerowicz, protokół kontroli sanitarnej z dnia 29 stycznia, czyli z ubiegłego tygodnia, ocena stanu faktycznego. No pozwolę sobie przeczytać tylko konkluzję, paragraf drugi, podpunkt drugi. Nie stwierdzono nieprawidłowości. I tu jeszcze jest jeden argument. Nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-technicznych, nie wniesiono żadnych uwag. Czy działania sanepidu nie były polityczną rozgrywką pomiędzy prezydentem i starostą? To pytanie nasuwało się wielu mieszkańcom, którzy przychodzili do baru przez cały tydzień. Starosta Duda w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej podległej mu jednostki samorządu wydał oświadczenie, w którym odcinał się od zaistniałej sytuacji. Prezydent Górczyński, zapytany o rzekomy konflikt, nie chciał komentować tej sytuacji. Nie komentuję, przykro mi powiedzieć, no nie chcę używać dosadnych słów, naprawdę. Bardzo Państwu dziękuję. W piątek doszło do kolejnej kontroli przeprowadzonej przez pracowników sanepidu. Postanowiliśmy jak gdyby ocenić jeszcze raz tą sytuację, tym bardziej, że do protokołu została wniesiona taka uwaga, że jest możliwość dostępu i skorzystania z tej ubikacji na pierwszym piętrze tego budynku. No oczywiście wejście jest jak gdyby z drugiej strony i ponieważ my wydając decyzję administracyjną prowadzimy postępowanie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Musimy wyjaśnić całość materiału, zebrać wszystkie oświadczenia, wszystkie zgody i dopiero zająć stanowisko. Ten proces no, trwa krócej lub dłużej, jeżeli są jakieś wątpliwości. Musimy te wątpliwości wyjaśnić, musimy to wszystko opisać, ponieważ decyzja jest decyzją administracyjną, służy od niej odwołanie, jest kontrola sądowa tej decyzji. Musimy mieć pewność, że obiekt, który działa, no jest bezpieczny ze względu na jak gdyby blok żywieniowy, czyli produkcję żywności dostępnej dla ludzi, ale też jeśli chodzi o infrastrukturę. I taka kontrola została przeprowadzona 5 lutego. Protokół został napisany, uzgodniony, pani dyrektor wniosła jeszcze pewne wnioski do tego protokołu, pewne uwagi. Uwagi zostały też wniesione na piśmie w dniu dzisiejszym. Dotyczyły zawarcia umowy użyczenia z Fundacją Pomocna Dłoń, która prowadzi tam działalność na parterze, że będzie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z tej ubikacji. Natomiast inne osoby w miarę ruchowo sprawne i mające możliwość wejścia będą mogły korzystać z ubikacji na pierwszym piętrze. Po piątkowej kontroli pracownicy sanepidu wydali decyzję, w której mając na uwadze interes społeczny, pozwalają bez przeszkód na funkcjonowanie baru mlecznego Czwórka. Podczas drugiej tej kontroli te ubikacje zostały obejrzane pod względem zapewnienia stanu sanitarno-higienicznego. I oceniając cały kształt materiału dowodowego, analizując tą całą sytuację, biorąc pod uwagę czynnik społeczny, zapotrzebowanie na tego typu placówkę, podjąłem decyzję o wydaniu decyzji zatwierdzającej zakład
ten żywieniowy, bar czwórka, decyzja jest przygotowana, w tym momencie podpisana i będzie wręczona Agencji Rozwoju Lokalnego. Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Magdalena Selwerowicz zareagowała natychmiast. Otrzymaliśmy dzisiaj decyzję, pozytywną decyzję z sanepidu, także wszystkie osoby, które by chciały przyjść do nas dobrze, tanio zjeść, zapraszamy od środy, od godziny 10 do 12 jest pora śniadaniowa, od 12 do 18 pora obiadowa. Także zapraszamy wszystkich tutaj do nas, do Nasienkiewicza 70, do budynku po byłej szkole podstawowej numer 4. Tak więc poniedziałek znów przyniósł zaskakujące zdarzenia. Ubiegłotygodniowe zamieszanie jak zwykle uderzyło w tych, co na istnieniu baru najwięcej zyskali. Tylko w tym miejscu nasuwa się pytanie, co zyskali ci wszyscy, którzy uczestniczyli w tej ostrowieckiej przepychance? W Komendzie Powiatowej Policji odbyła się roczna narada podsumowująca pracę ostrowieckich policjantów w 2015 roku. W spotkaniu uczestniczył pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, młodszy inspektor Roman Sobczak, komendant powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, podinspektor Tomasz Zawadzki, wicestarosta Eligiusz Mich, wiceprezydent Marzena Dębniak oraz policjanci i prokuratorzy. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele władz samorządowych z powiatu ostrowieckiego. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, młodszemu inspektorowi Romanowi Sobczakowi, przez pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Ostrowcu, młodszego inspektora Piotra Stępnia. Komendant powiatowy Policji w Ostrowcu, podinspektor Tomasz Zawadzki, podsumował pracę ostrowieckich policjantów w 2015 roku. W ubiegłym roku nastąpił spadek ilości przestępstw kryminalnych w powiecie ostrowieckim, a ich wykrywalność sięga 57% i jest najwyższa w województwie. W całym 2015 roku na terenie powiatu skradziono 4 samochody. Policja potrzebowała średnio 8 minut i 22 sekund, aby dotrzeć na wezwanie do zdarzenia. W terenie pozamiejskim czas ten wydłuża się o 5 minut. W 2015 roku doszło do 48 wypadków drogowych, w których nikt nie zginął. Pod tym względem nasz powiat jest najbezpieczniejszy w całym województwie. Udało nam się osiągnąć mniejszą absencję w służbie. Dzięki temu więcej policjantów było na drogach miast i gmin powiatu ostrowieckiego. Ponad 17 tysięcy służb, to jest taka dosyć duża liczba, więc 47 służb ponad średnio dziennie. Prawie 30 tysięcy różnego rodzaju interwencji, ponad 28 tysięcy kontroli drogowych, 36 tysięcy badań stanu przejrzystości, ponad 4 tysiące różnego rodzaju doprowadzeń. To są liczby, które obrazują wysiłek, jaki wkładamy w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowieckiego. Jeśli chodzi o ten priorytet dysponowania obsługi obywatela, istotną rolę ma tutaj podejmowanie naszych działań na miejscach zdarzeń i szybka i skuteczna reakcja na wszelkie zdarzenia, które występują na terenie powiatu ostrowieckiego. Jeśli chodzi o ogólną ilość przestępstw stwierdzonych, czyli wszelkiego rodzaju zbrodni, występków przestępstw skarbowych, które odnotowaliśmy na terenie powiatu, mogę powiedzieć, że ilość tych przestępstw jest mniejsza, z roku na rok spada i to w tym roku dosyć znacząco. Natomiast udało nam się utrzymać, a nawet w niektórych kategoriach poprawić wykrywalność w tym zakresie. Ona jest stosunkowo wysoka, 69%. Wysoką ocenę ostrowieckiej policji w swych wystąpieniach wystawili wiceprezydent miasta Marzena Dębniak oraz wicestarosta ostrowiecki Eligiusz Mich. Powiedzmy sobie, że ten skarb, który się Państwo osiągnęli, naprawdę no, należy się powołać szacunek. Ja chcę podkreślić, że miasto Ostrowiec jest zawsze otwarte na współpracę. To od lat staramy się w miarę godne środki zawsze przekazywać w różnych formach komendzie policji, bo wiemy, że służy to poprawie bezpieczeństwa nas wszystkich. Wydaje mi się, że na uwagę także zasługuje współpraca ze Strażą Miejską. To są wspólne patrole, to jest monitoring, z którego również policja korzysta. Zresztą bardzo realnie myślimy o rozbudowie tego monitoringu.
Bo było to nawet widoczne w przypadku przestępstwa tego, które Państwo widzieliście w parku, to dzięki miejscowemu monitoringowi tak się szybko udało zidentyfikować sprawcę. Serdecznie dziękuję. No nie byłabym zadowolony tym razem. Proszę jeszcze, my również postaramy się Państwu w jakiś sposób pomóc i stworzyć jak najlepsze warunki. Może wrócimy do jeszcze takiego pomysłu sprzed kilku lat, gdzie w okresie wakacyjnym były właśnie tak złożone patrole na innych wymiarach finansowych. Dziękuję bardzo i życzę Państwu w 2016 roku jak najlepszych, to przynajmniej takich samych wyników. Od kilku lat praktycznie uczestniczę tego typu naradach i muszę z satysfakcją stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa na terenie tego powiatu z każdym rokiem wyraźnie się poprawia i to praktycznie w wszystkich kategoriach. To bardzo cieszy, bo mieszkańcy z pewnością to zauważają i czują się w naszym mieście, na terenie naszego powiatu zdecydowanie bezpieczni. Myślę, że należą się gratulacje do kierownictwa Komendy Powiatowej, jak i wszystkim policjantom, bo ten stan bezpieczeństwa przekłada się na życie normalnych ludzi z naszego powiatu. I to jest dla nich chyba najważniejsze, że mogą spokojnie żyć, spokojnie pracować, spokojnie wychowywać swoje dzieci. Myślę, że ta prezentacja, którą tutaj Pan Komendant określił skrótową, bardzo wyraźnie pokazała jeszcze, jakie istnieją zagrożenia i w jakich dziedzinach powinniśmy zintensyfikować współpracę, między innymi współpracę między samorządem a komendą policji. Tych przykładów jest sporo. Ja tutaj też chciałem je potwierdzić, bo tutaj Pan Komendant je oczywiście przedstawił. Ale myślę, że udział powiatu ostrowieckiego w takich przedsięwzięciach jak właśnie Bezpieczne Świętokrzyskie i zaszczytne trzecie miejsce, które powiat zajął w tym konkursie, to też przejaw właśnie tej współpracy. Zakup tych styczność ze słupkami zalepodlaskowych z pewnością się też przełożył na bezpieczeństwo w ruchu drogowym naszych mieszkańców. Prokurator rejonowy Waldemar Pionka podziękował policjantom za ubiegłoroczną współpracę, wskazując na profesjonalizm i duże zaangażowanie policji w realizację swoich zadań. Jeżeli pracę między mną i najczęściej ja podejmuję między komendantem powiatowym policji, także również i z panem komendantem wojewódzkim też mieliśmy okazję, mogę ocenić jako wzorową, nie podlegającą żadnej dyskusji, tak również bardzo dobrą ocenę chcę wyrazić co do pracy policjantów, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych. Odprawę podsumował pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, młodszy inspektor Roman Sobczak, który odniósł się do zagadnień podnoszonych w trakcie odprawy oraz podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę z policją, jak również policjantom za osiągnięte wyniki i efekty pracy. Generalnie bardzo ładna wykrywalność. I kryminalna, i ogólna, i 7 kategorii przestępstw, czyli najbardziej dopuszczalnych społecznie. Proszę Państwa, 2% jest to naprawdę praktycznie niemalże na granicy błędu statystycznego. W wielu obszarach Państwo osiągnęliście wskaźniki bardzo fajne, duże wzrosty wykrywalności przestępstw. To spowodowało, proszę Państwa, że jednostki i policja, która pracuje, w moim odczuciu stara się pracować solidnie. Mamy jako województwo świętokrzyskie pierwsze miejsce wykrywalności w kraju. A te przestępstwa, które są najbardziej uciążliwe społecznie, to jest trzecie miejsce w kraju, proszę Państwa. Powinniśmy być wszyscy z tego, myślę, dumni, bo udaje nam się naprawdę dużo przestępstw wykryć. Surowej lekcji udzielił lider drugiej ligi Stal Mielec ostrowieckim piłkarzom. W sobotnim sparingu goście pokonali Krzo 3-0. To był bardzo pracowity tydzień dla piłkarzy Krzo. Treningi i 3 sparingi odbiły się na ich formie. W środę zremisowali bezbramkowo ze Stalą Stała Wola. Zespoły zagrały słabo, a na boisku doszło do licznych gorących spięć, z których jedna zakończyła się bójką. Podobnie było w sobotę. Do Ostrowca przyjechał lider drugoligowych rozgrywek Stal Mielec. Nasi piłkarze nie przestraszyli się tym razem rywala i zagrali w miarę dobrze. Stworzyli kilka groźnych sytuacji pod bramką mielecką, ale niestety razili brakiem skuteczności.
Za to goście bezwzględnie wykorzystali wszystkie błędy naszej obrony. Trener Krawiec w tej formacji przeprowadził prawdziwą rewolucję. Parę stoperów tworzą teraz Dariusz Pietrasiak i Klaudiusz Łatkowski. Na bokach testowani są młodzieżowcy. Formacja ta wymaga czasu, aby nie tylko się zgrać, ale również nabrać do siebie zaufania. Trochę zaległości boiskowych widać jeszcze u Dariusza Pietrasiaka. Za to podopieczni Janusza Białka pewnie zmierzają do ligi i ich przewaga na boisku nie podlegała dyskusji. Błędów nie ustrzegł się również Oleksij Szram, który bronił naszej bramki. Po jego fatalnym odbiciu, po rzucie rożnym, Krzo straciło trzecią bramkę. Na boisku często dochodziło do nerwowych spięć. Dariusz Pietrasiak poszarpał się z jednym z zawodników Stali i doszło do małej wymiany argumentów na pięści. Szczególnie lepiej Krzo zagrało w drugiej połowie. Bliskim strzelenia gola był Mirosław Kalista i Jakub Kapsa, ale do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i Stal mogła cieszyć się z zasłużonej wygranej. Środowy na pewno gdzieś dobry w naszym wykonaniu, tak? No bo to w wielu momentach byliśmy zespołem lepszym, brakowało tylko wykończenia. Dzisiaj straciliśmy praktycznie trzy bramki po własnych błędach, tak? Niedokładne podanie, strata, jest kontra, jest bramka. Tak, to gdzieś tam się broniliśmy dobrze. No na pewno dużo lepszy przeciwnik niż Stalowa Wola. Także, no ale dla nas to jest dobre przetarcie. Bo mówię, no gdzieś nie ma, wiadomo, te sparingi też gramy tam z niższą ligą, no jednak to jest całkiem inne granie, inne nastawienie też, także tutaj takie sparingi dużo dają. Po meczu trener Krawiec miał najwięcej pretensji do słabej dyspozycji sędziego, ale i to nie tłumaczyło wysokiej przegranej z liderem drugiej ligi. Na pewno są to dla nas bardzo ciekawe sprawdziany, bo dzisiaj nawet rywal nam wysoko postawił poprzeczkę. Myślę, że ten wynik troszeczkę za wysoki, ale tak praktycznie bramki sprokurowaliśmy sobie sami na własne życzenie. Na trzecią podarował sędzia, no bo poprosiłem o zmianę zawodników, a przeciwnik rozpoczął, sędzia nie przerwał gry. Nawet dziwię się, dlaczego nie przerwał, to jestem zażenowany. Ale wracając do meczu, no rywal był dzisiaj drużyną, która dyktowała warunki i widać było, że troszeczkę nam do tej pozycji takiej, jak ma Stal Mielec, lidera drugiej ligi, jeszcze nam brakuje, ale są to dla nas bardzo pożyteczne sparingi. Uważam, że lepiej się uczyć z tymi lepszymi i dlatego jestem zadowolony z tego sparingu. W tym dniu piłkarze Krzo rozegrali jeszcze jeden sparing. Drugi zespół odniósł pewne zwycięstwo z drużyną z Jarosławia 4-2. Bramki dla Ostrowczan zdobywali Kamil Dziadowicz 2 oraz Mateusz Mąka i Jarosław Jamrozik. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne jutro o stałej porze. Do zobaczenia.